To jest niebezpieczny wariat. I moim celem jest zdemaskowanie tego człowieka, zniszczenie go, no nie jego osobiście, personalnie, jasne, tylko tej ideologii, która za nim stoi. To sekciarze, którzy wierzą w coś, co nie wierzy normalny człowiek, bo już w tej chwili 3/4 ludzi nie wierzy w to całe, prawda, antropogeniczne, globalne ocieplenie. Kolega Mentzen, idąc na koalicję z PiS-em, no postanowił się pozbyć Korwin-Mikkego i Brauna. Gościem Wieczornego Ekspresu jest teraz Janusz Korwin-Mikke, kandydat na prezydenta Warszawy, partia Korwin. Dobry wieczór, panie prezesie, witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie prezesie, jaka Warszawa pod rządami Janusza Korwin-Mikkego byłaby za, no nie wiem, kilka miesięcy, za rok, za po całej kadencji pana prezesa? Co by było taką najbardziej zauważalną zmianą? Autobusów byśmy nie widzieli miejskich na ulicach Warszawy, a buspasów to na pewno, nie prawda? Autobusy oczywiście byłyby, wszędzie na świecie są autobusy i byłyby na ogół prywatne oczywiście, bo one są znacznie sprawniejsze. Dlaczego z Lublina mogę jechać we wszystkich kierunkach autobusem prywatnym, a nie mogę jeździć po Warszawie, prawda? One są o wiele dokładniejsze. Właściciel bardzo dba, żeby tam posyłać autobusy, gdzie jest potrzeba, prawda? Gdzie ludzie potrzebują autobusu i to jest oczywiste. Natomiast te najważniejsze zmiany, tak, które by się w oczy rzuciły każdemu, kto by do Warszawy przyjechał po tych paru latach, Chyba najważniejszą zmianą, jaka byłaby, to jest ulica Marszałkowska, gdzie pośrodku, tam gdzie teraz są tory tramwajowe, byłby rząd sklepów, natomiast na ich dachach byłaby trzypasmowa jezdnia, która przez całe Śródmieście, tak jak w Chicago jest, prawda, przez całe Śródmieście można by 2 minuty przejechać od Puławskiej aż po Dworzec Gdański, nie stając nigdzie po drodze i odciążając ruch miejski. Zresztą taką koncepcję ja już opublikowałem lat temu 50 parę. Wtedy powiedziano, że ona jest zbyt nowoczesna i na to nas nie stać. To było za komuny jeszcze ciężkie. No teraz myślę, że już nas stać. Panie prezesie, a jeżeli chodzi o pana szanse w tych wyborach, one są jakieś znaczące, bo parę miesięcy temu... do pana prezesa też, bo parę miesięcy temu, no jakby nie patrzeć, nie udało się panu prezesowi dostać do Sejmu, prawda? Mimo pierwszego miejsca. O tym będzie osobny materiał, który poda moja żona. To była bardzo skomplikowana intryga, bardzo inteligentnie przeprowadzona. O tym nie będziemy teraz mówić. Okej, ale panie prezesie, ale moglibyśmy tak chociaż trochę w takim razie ten temat poruszyć. Mówi pan, że pana żona zbiera informacje na ten temat i przedstawi te informacje? Nie, już są pozbierane. To była świadoma, zaplanowana intryga, w której brali udział głównie członkowie Konfederacji, niestety. Okej, ale którzy członkowie? Kto, panie prezesie, brał? No nieważne, nie będę, to nie jest temat na wybory prezydenta Warszawy. Ale później zostanie to jakoś ujawnione, zaprezentowane, tak, nie wiem, na piśmie? Tak, zostanie to ujawnione. Ale to będzie co, informacja, panie prezesie, w jakiej formie? Jakiś raport? Normalnie, na internecie oczywiście, raport. Dokładnie pokazane, co i jak to zrobię. Okej, jeżeli chodzi o pana start w wyborach parlamentarnych. No ale pozostając teraz przy tych prezydenckich w Warszawie, wierzy pan, panie prezesie, że zostanie pan prezydentem Warszawy? Jest szansa na pokonanie Rafała Trzaskowskiego? No on czuje się niesamowicie pewnie. Na razie mój cel najbliższy jest zniszczenie tego człowieka. Żeby ten człowiek się nie mógł pokazać nigdzie ludziom na oczy. Żeby się wstydził pokazać. Człowiek, który chce ograniczyć nam jedzenie mięsa. Żebyśmy jedli jakieś tam świerszcze czy inną cholerę. Człowiek, który podpisał i nawoływał, żeby to zwiększyć, że nie będzie żadnych samochodów, prawda, w mieście. Że ludzie będą jeździli wyłącznie tam tramwajami i autobusami, czyli zbiorkomem. To jest niebezpieczny wariat. I moim celem jest zdemaskowanie tego człowieka, zniszczenie go, no nie jego osobiście, personalnie, tylko tej ideologii, która za nim stoi. Trochę się panu prezesowi udaje, bo Rafał Trzaskowski się nie pokazuje w debatach, przynajmniej na razie, więc taki jest faktycznie za bardzo... Ale za dwa dni będzie w debacie i będę się starał go osobno dopaść. Jakieś niespodzianki? Bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli on wygra w pierwszej turze, no to oczywiście cała reszta startu nie ma sensu.
Okej, okay, ale czyli panie prezesie, rozumiem, że ta debata jest jakąś szansą na zdemaskowanie właśnie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy? No jest... tak, oczywiście ja to zresztą zrobiłem w debacie u pana Stanowskiego, prawda? No ale to jest, jednak mimo wszystko oglądało to tylko milion ludzi, z czego tylko część mieszkańców Warszawy. Mhm. Natomiast myślę, że teraz będzie oglądało więcej mieszkańców Warszawy. Mhm, ale jeżeli chodzi o... Ale najgorsze jest, że ja nie rozumiem, jakim cudem... Słucham? Powinien się bać Trzaskowski tej debaty? Słucham? Powinien się bać Rafał Trzaskowski tej debaty? Pan Trzaskowski powinien się bać tego, że istnieje, bo ja nie rozumiem w ogóle, jak ten człowiek może chodzić z podniesionym czołem i uważać się za polityka. Człowiek, który jest po prostu dziwakiem. To człowiek należy do takiej sekty. To jest sekta, taka sama jak kiedyś wierzono w czarownicę. Wierzono kiedyś, że czarownice tam powodują, że się dzieci nie rodzą i tak dalej. I kto nie wierzył w czarownicę, ten był wyrzucany z uniwersytetu, bo taka była obiektywna nauka, wtedy wierzyła. I teraz tak samo wierzą w LGBT, wierzą LGBTQZ, wierzą w to, że Ziemia płonie, prawda? No, to jest absolutnie niczym nieuzasadnione, ale pod tym pretekstem zakazuje się nam jeździć samochodami, prawda? Zakazuje się jeść mięso i każe się i się podnosi podatki za każdym razem, prawda? No to jest... No, taka jest prawda. Ale panie prezesie, ale to nie Rafał Trzaskowski stoi za walką z globalnym ociepleniem, za walką ze zmianami klimatycznymi, za ograniczaniem dwutlenku węgla. To robi Unia Europejska. A Rafał Trzaskowski gdzieś tam realizuje, jeżeli już to, czego oczekuje Unia Europejska, cała Komisja Europejska. No więc właśnie o to chodzi, żeby Unia Europejska nie miała wejścia w Warszawę. Po to startuje do Warszawy, żeby nie robić tego, co nakazuje Unia Europejska. Po prostu nie mam najmniejszego zamiaru z wariatami ulegać wariatom. To są wariaci. Niech pan zrozumie. Znaczy sekciarze. To sekciarze, którzy wierzą w coś, co nie wierzy normalny człowiek, bo już w tej chwili 3/4 ludzi nie wierzy w to całe, prawda, antropogeniczne, globalne ocieplenie. No a ci ciągle pod tym pretekstem robią rozmaite ograniczenia. Co chwila to węgiel nam zakazują, prawda, używać, a to coś tam. A za każdym razem to drastycznie podnosi koszty naszego życia. I ja bronię zwykłego, szarego człowieka przed maniakami, czy jak tam pan chce, prawda? Są sekciarze. I trzeba powiedzieć, król jest nagi. Ludzie, też ja słyszę od 50 lat, że za 20 lat Malediwy znajdą się pod wodą, bo nas zaleje. No minęło już te 50 lat, Malediwy, ceny nieruchomości na Malediwach rosną, prawda? Malediwy się pod wodę nie skrywają, a oni się nie przyznają do tego, że bredzili, prawda? Nie przyznają się do tego. Okay, więc trzeba to zdemaskować. Panie prezesie, ale na czym będzie polegało to zdemaskowanie, którego będzie pan chciał dokonać? Pokazanie, że pan Trzaskowski, że pan Trzaskowski pan pokaże był tym to, że zmiany, że ocieplenie, tak, że globalne ocieplenie jest, albo go nie ma. Nie. To nie jest globalne ocieplenie, oczywiście jest. To jest normalny cykl. Skąd mamy ten węgiel, prawda, pod ziemią? Stąd, że kiedyś było globalne ocieplenie, prawda? I to było, się narobiło masa zieleni, która potem zamieniła się w węgiel, prawda? Takie globalne ocieplenie jest cykliczne i co jakiś czas się pojawia, potem znika. I z tym się nie da walczyć. Na czym to zdemaskowanie ma polegać, panie prezesie? Na czym to zdemaskowanie ma polegać? Na tym, że pan Trzaskowski był w tym Buenos Aires. I nie tylko, że zgodził się z tymi ustaleniami, tam się nazywa C40, tylko on jeszcze nawoływał, żeby zwiększyć, prawda, tutaj, żeby pod tym pretekstem, to przypominam, że skrajny postulat tego C40, znaczy umiarkowany postulat, że mamy zmniejszyć o 30%, spożycie mięsa, maksymalny, że w roku 2030 w ogóle ma nie być jedzenia mięsa. I pan Trzaskowski się podpisuje. Panie prezesie, a inni kandydaci, pan zdążył ich poznać chociażby podczas tej przywołanej już przez pana niedawnej debaty. Każdy inny byłby lepszy niż Rafał Trzaskowski? Inni kandydaci mnie w ogóle nie interesują. Ja walczę z panem Trzaskowskim, a nie z innymi kandydatami. Oczywiście pani Bieja byłaby jeszcze gorsza, no ale na szczęście ona nie ma szansy, więc...
Panie prezesie, to chciałem jeszcze trochę o sprawy Konfederacji. O sprawy Konfederacji chciałem, panie prezesie, jeszcze zapytać o to, jak pan to widzi... To też nie jest temat wyborów. No tak, temat wyborów to nie jest, ale o wyborach o Warszawie trochę porozmawialiśmy, a jednak pan prezes trochę czasu, energii, życia tej formacji oddał, jeżeli chodzi o Konfederację. To są pana wychowankowie w dużej mierze, ludzie, których pan do polityki wprowadził. Więc chciałem się, panie prezesie, zapytać, jak pan dzisiaj patrzy na Konfederację, w jakim kierunku ona zmierza, czy w dobrym po tych paru miesiącach, kiedy jest pan już no, poza tą formacją? No niestety. Ja jestem członkiem Konfederacji w dalszym ciągu. Natomiast ona zmierza w złym kierunku. Ona zmierza w kierunku pragmatyzmu. Uh-huh. Jeżeli ja usłyszałem w dyskusji, którą kolega Mentzen, którego już osobiście przecież zrobiłem prezesem partii Nowa Nadzieja. Jeżeli kolega Mentzen w dyskusji z panem Ryszardem Petru twierdził, że postulat likwidacji podatków dochodowych to tylko taki żart, prawda, że czy wyjść z Unii Europejskiej, a to tylko taki żart był, prawda, i wszystkie nasze postulaty to były tylko żartem, no to wybaczy pan, no ale nie mogę być zadowolony z tego, prawda? Ale to co się dzieje z Konfederacją tak naprawdę, panie prezesie? Pana zdaniem ona się staje elementem systemu tego, którego byliście wrogiem? Tak. Pan Mentzen po prostu chce wmontować partię w ten system, głosić tezy, które są miłe, przyjemne, prawda? No troszkę bardziej być prawicowym od PiS-u, prawda? I to wszystko, co ma ochotę. Zresztą, jeżeli pan się o to pyta, to powiedzmy jasno, to, że mnie wyrzucono, prawda, tutaj z kierownictwa Konfederacji i zaraz po wyborach unijnych wyrzucą pana Brauna, to wynika z koncepcji, którą wyraźnie ogłosił pan Kaczyński, że oni mogą z Konfederacją zawrzeć sojusz, byle bez Korwina i Brauna. No i oni, kolega Mentzen, idąc na koalicję z PiS-em, no postanowił się pozbyć Korwin-Mikkego i Brauna. Ale to, że po wyborach europejskich, tak, Grzegorz Brauna będzie wyrzucany, jest pan o tym przekonany? Oczywiście, tak? Że tak. Tak, nawet są wypowiedzi na ten temat, także nie miejmy żadnych złudzeń. A wtedy Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke, to będzie jakiś polityczny duet? Nie wiem, co będzie po wyborach. Ale to nieodległa przyszłość, panie prezesie. To jest, no mówimy o tym, co się wydarzy za dwa miesiące. To nie. Tak, ale zobaczymy, jakie będą wyniki tych wyborów. Bo ja myślę, że w tej chwili już 30% Polaków co najmniej ma dosyć tych wariatów z Unii Europejskiej. Czy tam... No, maniaku, no tak naprawdę to nie są tak naprawdę wariaci. To są ludzie, którzy przez 30 lat spiskowali, jak przerobić coś normalnego, jakim była Europejska Wspólnota Gospodarcza, jak przerobić to na tę Unię Europejską, która jest przecież, jak powiedziała świętej pamięci baronowa Thatcherowa, jest to chory wymysł lewicowych intelektualistów. I to w tej chwili, to co jesteśmy, to jest chory wymysł lewicowych intelektualistów. Jeżeli oni będą dalej to robili, to przecież będą to robili. Przecież nie po to przez 30 lat, rozumie pan, ci ludzie poświęcili 30 lat swojego życia, żeby przerobić te EWG na wspólnoty europejskie, potem na Unię Europejską. Uh-huh. Więc pan myśli, że oni to odstąpią i powiedzą, pomyliliśmy się tylko dlatego, że Maldywy nie zatonęły, to przepraszamy bardzo i pomyliliśmy i robimy co innego? Nie, będą dalej robili to samo. Ale panie prezesie, na zachodnią Europę, to nie ma pan wrażenia, no na przykład nawiązując do swoich wypowiedzi sprzed, nie wiem, dwóch dekad powiedzmy, że tam ciągle sobie ta zachodnia Europa dobrze radzi, że pan prezes chyba zachodnioeuropejski socjalizm też wiele lat temu i jakoś to wszystko się kręci i poziom życia w krajach zachodniej Europy jest ciągle dosyć wysoki. Pan żartuje, zachodnia Europa nie istnieje, to jest trup. To jest trup. Proszę pana, tam oczywiście to jest skansen, tam ludzie przyjeżdżają tam z Arabii czy z Chin obejrzeć skansen, ale to jest trup. Niech pan popatrzy, będę mówił z pamięci, mogę się pomylić o jedną sztukę. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem jeszcze i usiłowano we mnie wmówić, że postęp jest w Związku Sowieckim. A ja patrzyłem, gdzie są wieżowcy, drapacze chmur, są na Manhattanie i tam jest postęp. Gdzie dzisiaj są najwyższe wieżowce w Europie? W Azji. Pierwszy jest w Moskwie, drugi jest w Moskwie, trzeci jest w Moskwie, czwarty w Stambule, piąty w Moskwie, szósty w Stambule.
Stambule i tak dalej. Europa jest trupem, rozumie pan? Jest trupem, nie rozwijamy się. I po zobaczyć szybkość poruszania się w mieście. Jeżeli się mówi, że samochody mają jeździć po miastach 30 na godzinę, a nie 100 na godzinę, to znaczy, że jesteśmy trupem. Ci ludzie chcą umrzeć. Okej, okay, ale panie prezesie, ale ja nie wiem, jakiś czas temu zdarzało mi się być, czy to w Kopenhadze, czy w Amsterdamie i tam no, pod rowery tak naprawdę jest w dużej mierze infrastruktura stworzona i gro mieszkańców tych miast porusza się na rowerach, więc trochę wolniej niż samochodami nawet w Warszawie. No i jakoś tam sobie radzą, jakoś nie padają ciągle ani Dania, ani Holandia, rozwijają się zupełnie przyzwoicie. Ale patrzmy, kto się rozwija. Rozwijają się takie kraje jak Brazylia, Chiny, prawda, które naprawdę robią ogromny skok do przodu. Niech pan patrzy na taką Malezję, prawda? Niech pan patrzy, jak wygląda Kuala Lumpur, jak to jest nowoczesność, prawda? To wszystko szybko. Bo różnica między mną a panem Trzaskowskim, to, że jak chce Warszawy, to dziu, gdzie samochody jeżdżą tam i z powrotem, prawda? Już tutaj człowiek rano tam leci coś zarobić. A pan Trzaskowski chce mieć miasto dla emerytów, z parkami, panie z dziećmi na spacerze, jeśli będą dzieci, bo jakiekolwiek będą, pożądanie pana Trzaskowskiego oczywiście. I taki spokój i cisza. Nie, ja mam wizję miasta amerykańskiego pod XIX wieku, prawda, czy w XX jeszcze, gdzie każdy mówi time is money, tempo, takie miasto ma być. A może ludzie już nie chcą tak żyć, panie prezesie? Ale może ludzie nie chcą tak żyć w takim właśnie biegu, ciągłym tempie, może już trochę w Polsce mamy też tego dość, może Polacy też chcą często zwolnić, mają na nich takie zapowiedzi jak 4-dniowy tydzień pracy, myślą sobie, no tak byłoby świetnie, 3 dni weekendu, tak. Dni popracować, trochę właśnie więcej czasu Ja proponuję jednodniowy tydzień pracy. No, przepraszam bardzo, no, jeżeli celem jest niepracowanie, to ja jestem w innym obozie. Ja jestem zwolennikiem ludzi, którzy chcą pracować, zarabiać i być bardzo bogaci. To ci ludzie mają być. Ci ludzie, którzy mkną samochodami po ulicach. No, jak mówił mi to Friedman już chyba 50 lat temu. Mówił tak, jadę sobie moim samochodem, kupiłem go za 100 tysięcy dolarów, to wtedy to były duże pieniądze, prawda? On może jechać 300 na godzinę, a jadę 20 na godzinę po ulicach Nowego Jorku. Dlaczego? Bo samochód robiła firma prywatna, której zależało spełnić moje życzenia, żeby mi się pisało, a ulice należą do miasta, które ma w nosie moje potrzeby, prawda? I ja chcę, żeby to miasto nie miało w nosie potrzeb ludzi, tylko żeby zrobiło właśnie przelotową ulicę przez Marszałkowską, prawda? Żeby były zielone strzałki wszędzie, żeby były parkingi wszędzie, powrywam te wszystkie słupki. Parkingi muszą być wszędzie. Ci ludzie celowo i świadomie nie chcą, żeby ludzie jeździli samochodami. Świadomie i celowo. Panie prezesie, ale pan tak trochę przewrotnie mówi, mam wrażenie, bo pan sam przecież korzysta z komunikacji zbiorowej. Jestem o tym przekonany. Wiem. Jeździ pan hulajnogą po mieście, więc pan prezes też taki jest trochę zielony. Ale powinno być wszystko. Powinny być i hulajnogi, i rowery, i motocykle, i skutery, i samochody. Ale wybaczy pan, w klimacie, w którym jednak padają deszcze, śniegi i tym podobne rzeczy, to ludzie muszą mieć samochody. Czasem nie zawsze hulajnogą się da przez Zaspę przejechać. To prawda, panie prezesie. Panie prezesie, to jeszcze chciałem zapytać o pana osobistą perspektywę, jeżeli chodzi o te wybory w Warszawie. Pan prezes myśli, bo za chwilę są europejskie. W europejskich też partia Korwin jakoś się do tego przymierza? Czy na razie po tych samorządowych pan prezes będzie chciał odpocząć, przygotować się? My już zbieramy podpisy. I niestety do tej pory sąd tam nie zarejestrował partii. Jeżeli się mówi, że w Rosji nie zarejestrowano tam jednego kandydata, prawda, to nas już nie rejestrują przez kilka miesięcy. A jakie zastrzeżenia ma sąd? Słucham? Sąd weryfikuje podpisy. Z czym jest problem, panie prezesie? Nie, te podpisy już zweryfikował, wszystko tego, ale zarówno poprawek, użyliśmy poprawki, minęły już 3 miesiące. Słucham? Do statutu poprawki. Tak, także statutu poprawki i tak dalej. Także, proszę pana, w związku z czym startujemy nie jako partia Korwin, tylko startujemy pod nazwą bardzo ciekawą, od razu chcę powiedzieć. Nazwa partii mi Brexit. Najwyższy czas. Brexit, najwyższy czas? A dlaczego Brexit, a nie Polexit? Polexit.
Okej, okay, zaskoczył mnie pan prezes jak z tym Brexitem. Czyli idzie pan do wyborów europejskich w komitecie po Lexit. Taki jest plan, panie prezesie, tak? Po Lexit najwyższy czas. Chcę powiedzieć jasno, by... Nawiązanie oczywiście do znanego gdyby ci, co rządzą Unią Europejską, powiedzieli, że się mylili całkowicie i chcą zmienić kierunek, to oczywiście możemy rozmawiać. Ale jeżeli będą dalej kontynuowali, to jest 99,5% szans, że będą kontynuowani. To trzeba stąd wyjść, tak samo jak Wielka Brytania. No wyszła, jakoś Wyspy Brytyjskie się pod wodę nie zapadły. Gospodarka brytyjska ma się dobrze. Nawet sobie mówią, stale się nie ma tak świetnie, jak myślałem. Myślałem, że od razu wyskoczy. Ale skąd? Oni zachowali większość regulacji, które były w Unii Europejskiej. Ale panie prezesie, to ja tylko przywołam jedne dane oficjalnego organu nadzoru fiskalnego Wielkiej Brytanii, Biuro Odpowiedzialności Budżetowej. Oni stwierdzili w zeszłym roku, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii zmniejszyło wzrost gospodarczy prawdopodobnie o 4%. No, to nie jest jakaś korzyść. Co znaczy zmniejszyło? Czyli rozumiem, że większy o 4% byłby większy wzrost. Byłby wzrost większy, tak. No, byłby większy. To nie to, że zmniejszyła się gospodarka, tylko rosła wolniej. No to wie pan, tego typu dane księgowe, to każdy księgowy w Polsce umie też produkować. To są jakieś tam prognozy, no tak, no to znaczy przewidywania. Tak, znaczy, tak. Ale panie profesorze, no ale Brytyjczykom nie, się nie jakoś widać, nie poprawiło. Nie Brytanii, żeby coś tam się pogorszyło, ale nawiasem mówiąc, właśnie mówię, wcale się tak bardzo nie poprawiło, jak myślałem. Myślałem, że będzie raptowny skok, że oni te wszystkie regulacje unijne usuną. A oni nie usunęli tych regulacji. No to może ten polecin też nie byłby tak dobrym pomysłem. Zauważył pan, że na przykład wczoraj pana Rafała Ziemkiewicza nie wpuścili do Wielkiej Brytanii, tak? Ale mnie też nie wpuścili. A po Unii Europejskiej jednak jeżdża. To jest normalny faszyzm, tam że rządzi w tej chwili w Londynie. To jest naprawdę, byłem przekonany, że jak oni wystąpią z tej Unii, to wróci Old Mary England, prawda, jak tam wjeżdżałem pierwszy raz w Wielkiej Brytanii. Powiedziałem, że ja pieprzę ten rząd, bo jestem konserwatysta. Uśmiechnęli się, przybili mi pieczątkę do paszportu, prawda, i wjechałem sobie. I nikt nie miał do mnie pytania. A dzisiaj nie mogę wjechać w Wielkiej Brytanii, rozumie pan? No, czyli jest gorzej w Wielkiej Brytanii niż w Unii Europejskiej, niestety. Ale panie prezesie, ale przykład brytyjski co pokazuje nam, jeżeli chodzi o ewentualny polexit? Co nam mówi? Bo jeżeli gospodarka brytyjska, nawet możemy dyskutować, czy straciła te 4 punkty procentowe, czy nie, ale nie zyskała też jakoś szczególnie, prawda? Na wejściu z Unii Europejskiej. Potwierdzam. Przykład brytyjski pokazuje, że jak się wyjdzie z Unii, to można mieć rząd gorszy niż w Unii Europejskiej. To jest święta prawda. Ale zyskać gospodarczo też chyba niekoniecznie można, jak się wychodzi z Unii. Oni gospodarczo nie zyskali, panie prezesie. Absolutnie. Można zyskać. No, Szwajcaria nie jest w Unii. Liechtenstein nie jest w Unii, jest najbogatszym państwem. No, tak, ale to porównujmy jednak sytuację, no my będziemy w sytuacji bardziej Wielkiej Brytanii, że jesteśmy, wyjdziemy. Wielka Brytania była, wyszła, no i na tym szczególnie nie zyskała, więc może... Tak, ale musimy rozwinąć handel, musimy rozwinąć handel z Ukrainą, Rosją, z Chinami, ze wschodem, tam jest bogactwo w tej chwili. Iran, Indie, do BRICS-u trzeba się zapisać, tam jest rozwój, w BRICS-ie, a nie w G20. No ale jeżeli chodzi o handel z Ukrainą, panie prezesie, to niech pan to rolnikom powie, że musimy rozwinąć handel z Ukrainą. Ale handel z Ukrainą na równych warunkach. Czyli trzeba albo zwolnić naszych rolników z tych kretyńskich unijnych przepisów, prawda, żeby były równe szanse, albo te same warunki narzucić Ukrainie. Prawda? To jest jasne. Prawda, ale, panie prezesie, ale nasi rolnicy z tymi 10 czy 50 hektarowymi gospodarstwami, nawet bez unijnych przepisów, i tak nie mają szans z tymi potężnymi korporacjami międzynarodowymi, dlaczego? Które mają tysiące hektarów na Ukrainie. No, myśli pan, jest że miałyby naprawdę jest to podobne warunki? Absolutna nieprawda. Absolutna nieprawda. Właściciel 10 czy 20 hektarów, który ma tam, część tych hektarów ma na takiej górce, a część na takiej górce. Co innego trzeba zasiać, jak to jest pochylone do słońca, a co innego, jak jest od słońca. Natomiast te wielkie korporacje walą od razu całe kilometry tak samo i dzięki temu muszą mieć gorsze wyniki. Ziemie też ukraińskie trochę są bardziej żyzne, panie prezesie. To już trudno, nie ma na to rady. To już na to nie ma rady. W każdym razie hasło w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy nazwa komitetu polexit najwyższy czas, tak? Najwyższy czas. W tej chwili już mamy dosyć, bo tam jedna rzecz może nas powstrzymać przed uznaniem polexitu, to, że ci spiskowcy, którzy rządzą Unią Europejską, oświadczą, pomyliliśmy się. To wszystko, co robiliśmy przez 30 lat, było błędem.
Jeżeli oni tak powiedzą, to oczywiście możemy dalej rozmawiać o Unii. Jak nie, to polexit i koniec. Dobrze, że jeszcze pan prezes nie postawił warunku założenia, nie wiem, worów pokutnych i udania się do Canossy. No, szczerze mówiąc, po tym, co zrobili na przykład w wydaniu 3 bilionów euro na tę walkę z czarownicami, czyli z globalnym, z antropogenicznym globalnym ociepleniem, czy ileś tam miliardów ukradzionych na szczepionkach przeciwko COVID-owi, prawda? Ileś tam straconych na propagowanie LGBTQZ. To jest, proszę pana, no bądźmy jasno, jeżeli wychodzi pani profesor, jak ona się nazywa, Płatek, Monika Płatek, profesor uniwersytetu, i ona mówi, że w rodzinach homoseksualnych rodzi się tyle samo dzieci, co w heteroseksualnych. A to stara. Miejsce tej pani jest w domu wariatów, a nie jako polityków, nie w domu uniwersytetu, tylko w domu wariatów. I pan Trzaskowski powinien być w domu wariatów, bo ten człowiek zaraża. Ten człowiek mówi, ziemia płonie, a potem dwie wariatki przychodzą i oblewają czerwoną farbą syrenkę i są ostatnimi pokoleniami, już umrzemy za chwilę, bo ziemia płonie. To są wariaci. Ich trzeba trzymać w domach wariatów, a nie wśród polityków. No tych osób, które syrenkę oblały, to bronił oczywiście. Nie będę, panie prezesie, to tylko na koniec jedno pytanie. Jeżeli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem, to może już w wyborach do Parlamentu Bardzo Europejskiego. Bardzo dobrze mi się współpracuje z panem Grzegorzem Braunem. A może do Parlamentu Europejskiego już razem, panie prezesie, może do Parlamentu Europejskiego już razem z Grzegorzem. Zobaczymy, co będzie po tych wyborach. Ale bierze pan to pod uwagę, żeby z Grzegorzem Braunem już do Parlamentu Europejskiego iść razem w wyborach? Niech pan się o to pyta pana Grzegorza Brauna, ja biorę wszystkie możliwości pod uwagę. A z kim pan prezes? Kto będzie na pana listach? Kto wzmocni te listy? Będą ludzie, którzy po prostu mają już dosyć tej walki z globalnym ociepleniem, dość promowania LGBTQZ, prawda? Różnych innych wygłupów, dość przymusów szczepień. Ci ludzie chcą wrócić do normalności. Przecież naszym hasłem jest po prostu powrót do normalności. Panie prezesie, za rok wybory... To proszę dokończyć zdanie. Przerwałem, przepraszam, proszę dokończyć. Nie, jeszcze normalność. Chciałem zapytać tylko, panie prezesie, jeszcze za rok wybory prezydenckie. Pan jeszcze myśli, żeby startować w wyborach prezydenckich w tych krajowych? Na razie o tym nie myślę. Zobaczymy, co będzie w tych wyborach. Ale wykluczyć pan tego nie wyklucza, jak rozumiem, tak? Że jeszcze raz... Dobry polityk niczego nie wyklucza. To prawda, a moim gościem był niezwykle doświadczony polityk Janusz Korwin-Mikke, kandydat na prezydenta Warszawy. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia w wyborach. Zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. To był Wieczorny Ekspres. Jutro kolejny o godzinie 18:00. Wiktor Świetlik spotka się z Państwem, na pewno z bardzo ciekawymi gośćmi. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.